A dzisiaj regulacja maszynki Farmer MGPEU600. Co to znaczy MGPEU? Różne są tutaj skróty, ciężko zapamiętać. Ale ja Wam powiem, na zasadzie skojarzeń jest najlepiej. MG to znaczy mega, a PEU to znaczy płacz. Mega płacz 600, maszynka po regulacji. Trzeba się tyle napłakać, tyle nawkurzać, w zasadzie to przerobić. Przerobić, musicie pół maszynki rozebrać cały dzień, żeby była właśnie wyregulowana, tak? To jest gorsze, jak to zobaczycie, niż jakikolwiek chiński bubel. Jedynie co to ratuje, to te szyny. Jak się to poskręca, tak jak to ma być, to dopiero wtedy to jest maszynka do cięcia. Zobaczcie sami, bo szlak mnie trafiał tutaj. Ale jest skończone. Zapraszam. Bierzemy cztery drobki i podkładamy. I teraz mamy w miarę, jeszcze nie. I co? Pociągnę do tyłu. Dobra. No. Coś się tak... Tutaj cieniej. Nie wiem. No, tutaj coś zeszło, milimetr. No, ale dobra. Widzę, że ta linia jest tutaj grubsza, tutaj cieńsza. I teraz. No i co? Tutaj na samym końcu pęk. Słuchajcie, nie było żadnych pęków. Oczywiście nie na samym końcu, cofam tutaj może 1,5 cm, żeby było widać kafla, tak? I tnie ten. Tak jak naciął, jest tutaj lekki odłamek na dole. Ale wiecie co? Kafel przeciął. To jest gruby kafel. Jak tnie? No, przeciął dobrze. Bez żadnych tych. A więc mamy pasek 4 cm. Ja podejrzewam, że to tak jakieś wygięcia to są. To jest spowodowane tym też, że nie jest super w poziomie. Ale przeciął. I to jest plus dla tej maszynki, tak? Spróbujemy jeszcze raz. Ja tutaj na razie nic nie będę... A wiecie co? Jeszcze ona jest niewyregulowana, to... Ja Wam pokażę tą linię. Jeszcze nie jest. Tu jest jeszcze dobrze. Na środku tego jest rowek, a tu jest przesunięte. W każdym razie... Słuchajcie, w każdym razie... Ucięło, nie pękło, chociaż... Ten zarys na początku był cieńszy, potem trochę grubszy. Jest, ok. Także... Powiem Wam, przetestuję też Ruby. Bo moja Ruby jest fajna, ja lubię, jak się podniesie ten mechanizm do cięcia. To... można naginać w każdym miejscu, ale co z tego, jak jest, to są rurki. I ona nie pociągnie z taką płytką. I co? Walmer. Widzimy? Muszę tutaj trzymać, tak? Muszę tutaj trzymać, żeby zobaczyć punkcik, bo chcę. Bo muszę, bo tutaj nie ma żadnego odnośnika, bo zakrywa mi całą, przy kaflu 60 cm zakrywa cały metal. Nie ma tego metalu, żeby on szedł dalej, tak? Co by było, gdyby szedł dalej? Wtedy byśmy dokładnie widzieli od góry. I tutaj jakby szedł dalej. Jakby szedł dalej, tak? To przykładamy, jak jest wyregulowana maszynka, ona tak jest wyregulowana tutaj, że i tak jest ten. Jakbyście nie mogli w fabryce wyregulować troszkę, mniej więcej. Tylko skręcacie na pałę, tam gdzie dziurki są. Dobra. Po reszcie teraz zaznaczyłem 3 cm ustawy. Dobra, słuchajcie, ja muszę, jestem przyzwyczajony do Rubiego i ja lubię widzieć punkt. A więc co? Patrzymy tak? Ok. I teraz patrzymy z góry, z tej pozycji. Jest? Na punkcie? Jest. To jest to, co ja muszę widzieć. I nie ma innej opcji. Dobra? I teraz jadę do góry. I muszę widzieć tu. A żeby widzieć, to trzeba podnieść. Jakoś to przeżyję, bo nie można... O. I teraz cofnę troszeczkę. Do góry przytrzymam. Ciągnę. O, musicie trzymać za to. O, musicie trzymać za to, żeby sobie cofnąć i sprawdzić, czy jest na punkcie, tak? Ja nie wiem, czy to widać. Może jestem ślepy już. Ale jest. Ja Wam mówię, widzę tutaj, że jest. Dobra. I taki sposób. A teraz, tak jak to wymyśliliście, walmerowcy, co tutaj widać, tak? Co? Gdzieś tak mniej więcej może, tak? No, tak się nie robi, panowie, tylko się projektuje dobrze. Czyli jak już żeście spieprzyli to na tyle, że tutaj wisi i zasłania, to przynajmniej wymyślcie teraz tak, że jak to pójdzie do góry, tak? To tu między tym a tym jakiś plasticzek i magnesik, żeby tutaj to cyk i jest w górze. I teraz ja sobie spokojnie ciągnę, patrzę, ustawiam. Ok, pyk, jestem gotowy do łamania, tak? Matoły. Naprawdę, jak ktoś jest matą albo jakaś firma, to się mówi.
Zaraz powiem więcej. Są plusy, ale dobra. Okej. Ja, słuchajcie, nie walę w kafel na samym końcu. Jeżeli ten nożyk mi pozwala przesunąć tak, że on prawie dotyka. Widzicie, ja mam jakieś 1,5 cm zapasu kafla. No, nie wiem, tak uważam, że jest lepiej. No dobra. I widzicie? Ja wam powiem, że ja już jak naciskam, to już wiem, widzę, że się łamie. I zawsze jest dobrze, just in case, mieć możliwość nacisku tu. Ale te barany nie pomyślały o tym, żeby ten bar był dłuższy. No i ten, dobra, jak pęknie, to pęknie, ale mam nadzieję, że się złamie. Dobrze. No. Co i co? Tu kawałek tego mi. Czekaj, bo ja tutaj już wam pokazuję, co się stało. Jest pasek, w każdym razie jest pasek i znowu... Ja wam pokażę, jak to kurwa jest rozwiązane, bo... Czyli uciął tutaj z lekkim takim zagięciem. Tutaj znowu to się ten widzicie? Widzicie, czym to jest spowodowane, że w jedną stronę idzie, tak? Że siła się tak rozkłada, a tutaj... O! Bo tutaj nie ma płaszczyzny, tak? Wszystko chodzi też o to, że to musi być... I co tutaj mamy? Lekki... Tak jakby odpysk. Dobra, spróbujmy jeszcze jeden. Ja wam pokażę coś, jakie debile pracują w tej fabryce. Widzicie? Tutaj, tak? Jest to miejsce, gdzie jestem, kurwa, może, gdzie trzeba nacisnąć, tak? Tak? Nacisnąć na kafel. Ale jak ja wam to pokażę? Tu. I tutaj, jak będziemy naciskać, to kafel się będzie podnosił, bo jak widzicie, tam ten kątownik, który jest kurwa nierówno nawet przyspawany, nie idzie nawet do końca. On nie to, że powinien iść do końca, jeszcze powinien wystawać i tu. I powinien wystawać trochę tu, że po możliwości regulacji mamy już na środku ten punkcik. A gdzie my się odnosimy? Do tego trójkącika tutaj teraz? Tak, ja muszę patrzeć mniej więcej, czy to jest prosto, czy nie, i zgadywać. Wy barany, kurwa, w tej fabryce. Jedyny plus was ratuje, to te szyny. Wiecie, żeby się warto było męczyć. Dobra, słuchajcie, mi się już nie chce nawet gadać, to jest nierówne, teraz taką muzyką weźmę, to nie ma teraz dla mnie znaczenia. Tutaj na końcu, ja nie wiem, czy to jest wyżej? Tu jest chyba wyżej. Tu jest wyżej niż tu? Ja nie wiem, co to kurwa jest. Ale dobra, wiecie co? Nie chcę kurwa, nie jak chcę, tak też przejdzie. Po prostu te szyny pomagają, no. Tutaj to jest, co jest zjebane. Patrzcie kurwa jeszcze raz. Widzicie, co jest zjebane? Ten kątownik. Nie dochodzi do końca. Nie wiem, czy tu jest wyżej, czy niżej. Ja to zaraz rozszyfruję, kurwa. Co to kurwa jest tutaj? 4,7. Dlatego mi się już tutaj nożyk nie mieści. 4,7. A tu 4,3. 4,3. For free. How I can regulate? Jak to mogę wyregulować? Obciąć kurwa to, żeby było niżej? Pojeby? Jeżeli ten kątownik, ja normalnie sobie kładę i widzę, że jest teraz o, na środku mniej więcej tego kątownika, to ja mogę ciąć, bum, i zamkniętymi oczami. Ale wyście wymyślili to tak, że teraz muszę sobie patrzeć mniej więcej tam. I tak wtedy jest lepiej. Tutaj, o, znowu mi zasłania. Wymyślcie to kurwa na bagnesy. Już wam powiem gdzie. Jeszcze raz, między tym a tym. Kawałek plastiku albo... Albo wkręćcie tu coś, albo wkręćcie tu magnesik, żeby to było otwarte. Jest tak. I z tej strony co? Z tej strony gdzie jest ten kątownik? Teraz mam pasek. Gdzie jest ten kątownik? Naciskam tutaj, tak? Ja wam pokażę, co się dzieje. Jak żeście wymyślili. Co jest? Co się stanie? Jak jest poza tym? Jak nacisnę tutaj, to się kafel do góry podnosi, kurwa. To wam żal było parę centymetrów kątownika. Popierdoleni. Kurwa, co za ciule. Ja wam powiem coś, panowie, w tej fabryce Walmer. To nie jest wada fabryczna, to jest wada, kurwa, w mózgu. Okej? Okay? Wada w mózgu. Albo ten, co kurwa nie wie, jak się tnie. Zróbcie to w następnych modelach, bo to jest zwykły pieprzony kątownik. O centymetr dłuższy tam. A tu musi być dłuższy. Z tej strony musi być dłuższy. Żeby jak kafel przyjdzie tutaj, żeby się nie podnosił, tylko żeby się opierał, tak? Żeby się opierał. Bo to jest kafel 60. Już... Ile wyście tego? Ja zaraz... To jest kafel 60. Ok. Ale kątownik oczywiście musi być 57,5. Tak? Proszę bardzo, drodzy państwo,
Jaki umysł techniczny. No, kurwa, podziwiam ich za to. W ogóle skąd oni te obliczenia, żeby krótsze było, żeby się to kółeczko, które musi docisnąć lekko przy zarysowaniu tej szyby, nie? Nie ma. Kafel tu naciśnijcie, podniesie wam się do góry, przesunie, spierdniczy się robotę, ale oni kuźwa dali. Kurwa, krótsze. 5 cm dłuższy kątownik. Centymetr do przodu tam i kurwa tu ma wychodzić. Tak? Tak macie kurwa zrobić. Jebusy. Inaczej będziecie jebusy do końca życia. Powiedzmy coś o jakichś plusach. Tak jak już mówiłem, że tu jest to, że można zerknąć. To, że już nie ma tego kuźwa magnesu, co można przytrzymać. Jedynie muszę teraz odkręcać, regulować, żeby było w prawo i co muszę zrobić? Obniżyć trochę ten pin, żeby miał większy nacisk, bo tu mi się, w tym miejscu teraz to mi się prostuje. No i zrobilibyście 10 cm dłuższą rączkę, to co się wtedy stanie? Dźwignia się wydłuży, tak? I wystarczy, że lekko człowiek dociśnie, lekko puknie i się złamie, bo już się łamie ładnie. Tylko żeście spieprzyli, zobaczcie co żeście spieprzyli, tak? Bo nie ma podpórki tutaj, nie ma nic i to jest za krótkie, to już jest wada mózgu. A więc nie wiem, kto to tam, wiecie. No widzę, że poprawiacie się tam z dnia na dzień, jakieś tam wymyślacie nowe te, że jest ktoś w tej fabryce u was, kim warto by było pogadać. Tak, widzę, że jest, ale potem chyba wyjeżdżę na wakacje i przyjeżdża ktoś inny, albo nie wiem. Kurwa, aż się spociłem, powiem wam, przez debilizm. Debilizm, jak można produkcję w coś wpuszczać, to jest coś takiego. Całą resztę można przecierpieć i można sobie to jakoś udoskonalić, ale ty nie. A zrobię ten teścik, znowu następna, Ruby, ile lat na rynku i do tej pory jebią, kurwa, rurki się wyginają, kurwa, kafle mi pękają, ale rurki, kurwa, coraz grubsze, ale rurki. Kocie, powiedz, dobra ta maszynka? Hmm? Czy do bani? Nie bawi się. Stary mechanik. Dobra. Słuchajcie, teraz wam pokażę, na czym polega regulacja. I co tu w ogóle jest? Było nie tak. Jest jeszcze. A więc tak, wyciągnąłem. Patrzcie, tutaj wchodzi do tej linii. Widzicie? Zaznaczyłem linię. Zaznaczyłem. O, zaznaczyłem tu. Zaznaczyłem linię z boku. I odkryłem, dlaczego jest tu z tyłu za wysoko. Rozebrałem to tam na temat łożysk i w ogóle to pogadamy później, jak widzicie, to jest zdjęte. I co? Zmierzyłem tutaj głębokość i zaznaczyłem na tych ramieniach, także maksymalnie tyle może wchodzić tutaj, tak? I tego nie ruszałem, bo tu jest przykręcone, tu regulacji w zasadzie żadnej nie ma, ale było tam, jak patrzyłem na wprost, czyli zajmijmy się tym tyłem, tak? Czemu to było źle? I tak, i zobaczcie, to jest zaznaczone tyle, ile maksymalnie może wchodzić, tak? I teraz i na jednym, i na drugim. Także regulacja jest jaka. Spróbujemy tutaj to przesunąć do tyłu. Tak, to się trochę przesunie. Tutaj, o. Nie, ja wam zaraz to pokażę. Wszystko. O, jaka tu jest regulacja. A więc tak. To jest do przodu. Tu się trochę przesunie do tyłu. Tak, do tyłu maksymalnie. Widzicie? Maksymalnie do tyłu, bo tutaj nie ma. To jakieś dziury zrobili, ale tu nie ma możliwości. I co? Co się dzieje? I teraz jest, przesunąłem się, który mi spadł, teraz widzicie, jest na równo i tyle maksymalnie wchodzi. I tutaj jest tak zrobione. I teraz jest pytanie, widzicie, dotąd tylko może wchodzić. A tu już jest koniec, czyli musi być tak, nie? O, i to co oni zrobili, wiecie, ja teraz coś tam to odsunąłem, ale o, tu jest dobrze i tu dalej dalej już się nie da. Brakuje jeszcze jakieś 4-5 mm. Tutaj więcej. I teraz oni na chama to, wiecie, wyciągnęli trochę, przesuwają w lewo, wsadzają to do środka i skręcają. Jak skręcają pod takim kątem, czego tak nie widać, wiecie, jak to jest zamocowane, jest jakieś 2-3 mm wyżej. Tutaj są cienie, to nie widać i dlatego tu już była różnica. Tu było mniej, tu było więcej. Dlaczego? Dlatego, że jest krzywo, tak? Czyli co? Oprócz tego znaleźliśmy, że tutaj przechodziło za 3 mm, już zmierzyłem w lewo, czyli powinniśmy przesunąć w prawo i do tyłu. I teraz ja, żeby to zrobić, żeby to nie było pod kątem, tylko prosto, zobaczcie, ile teraz muszę to przesunąć. Widzicie? Teraz zobaczcie sobie. Ja to zdejmę i zobaczcie sobie, teraz nie da się tego inaczej zrobić. Oni to tak skręcili, tak. Żeby to w ogóle, bo dziury są w złym miejscu. Nie da się, że muszę kilka milimetrów, tutaj już się nie da nic z tą dziurą zrobić, ani z tą, to jest po prostu bubel. Pierdolona maszynka już u was w fabryce, bo jakiś debil nie wywiercił, kurwa, dziur tam, gdzie powinny być. Tak, ja co, to jest na inną maszynkę, na inną chwytę, żeście zrobili jakiś design, a tutaj żeście nawet ten, i te otwory mają być w tym miejscu, gdzie są te, tylko
Po bokach. I teraz co ja muszę zrobić? Ja teraz muszę, nie dość, że muszę jechać do tyłu, to jeszcze muszę pod kątem jechać tutaj, żeby mógł przesunąć kilka milimetrów tą maszynkę, żeby po skręceniu mi się tu nie odchylała, tak? Tylko żeby była na wprost, bo mi wtedy źle tnie. I tyle. Także dobra, ja to wytnę. I teraz jak widzicie, ja nie dość, że muszę mieć do tyłu, to jeszcze 3 mm w bok, wywiercone w bok i do tyłu. Ja wytnę te dziury tutaj, ja mam tutaj przygotowane, sobie zrobiłem ten, na dziksie widzicie, do metalu, obciąłem na cienko taki, bo bym się nie zmieścił do tej dziury i teraz muszę wyciąć. Muszę wyciąć, bo dobra. Idzie, ja sobie to wytnę powoli i wam pokażę. A więc robimy, maszynka powoli będzie przygotowana do regulacji, tak? Widzicie? Mam pierwszy otwór. Zobaczyłem błędy. Otwór numer 2. Widzicie to jigsaw? Ono jest szerokie u góry, wąskie na bok. Obciąłem gainerem, żeby mi w tą śrubę weszło, nie? Dobra. A więc jesteśmy przygotowani, moi drodzy, do regulacji. A teraz jak wsadzamy te szyny? Żebyście nie połamali, macie tutaj zaznaczone. Wsadzamy tak jak było. Szyny są równe. Sprawdzałem. I teraz co? Żeby nie połamać, to musi dotykać podłogi. I po prostu wciskamy. Ja zaraz zobaczę. Jest, tak? Nie, także nie ma co tutaj forsować. Mamy drugi. Ma wejść do linii. Wsadzamy. Podnosimy. Dociskam. Mam nadzieję, że jest. Jest tutaj do linii, tak żebyście po prostu sami siebie nie zrobili w bambuko. Do montowania i regulacji polecam gorąco pół papieru toaletowego, ponieważ cały jest za gruby, abyśmy mieli taką mniej więcej linię, poziom, tak? No i teraz, co? Zaraz wam pokażę te całe mechanizmy i łożyska. Wyciągnąłem z szyn. I czego się musicie spodziewać? Musicie wiedzieć, jak to jest skonstruowane, żebyście się nie bali. Tak, ja tutaj to powyciągam, otworzę. Dobra, śrubki są odkręcone. Otwieramy. Tutaj, jak widzicie, są wałki. Tutaj mamy części, które wypadły. One mają być tu. Tak? Szyna idzie po dwóch stronach. Tutaj idzie szyna. Cztery wałki, tu też jest jeden wypad, czyli i tu jednego nie ma. Dobra, zaraz to poskładamy. Ale zanim poskładamy, to wam powiem, że te małe wolę wyciągnąć, żeby ich nie pogubić. Co musi być w środku? Na pewno w środku musi być wałek, bo to jest to, co nam pójdzie na... Gdzie mamy wałek? Jakiś jest. Dobra, jest wałek. Także nie ma tutaj żadnych łożysk. To się tam trochę obróci czy ślizgnie. I tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś już luzy czy coś, no to znaczy, że się tam w tym plastiku wyrobiło i będą większe luzy. To nie wiem, co tu jest najlepsze, żeby to całe lekko papierem czy, i złożyć te dwie części. Później to wtedy będzie luz mniejszy. No bo to jest po prostu takie, wiecie, na jakiś czas, nie? To nie ma prawdziwych łożysk. Ale dobra. Jak już wiecie, to jest ok. I teraz tak, z tej strony mamy kółeczka. I z tej strony mamy ok. I to jest tam głębiej na smar. Nie musimy się bać, że nam to wypadnie. A jak nałożymy na szynę, to wtedy możemy włożyć sobie te piny i skręcić razem. Dobra, to ja to teraz będę zakładał na maszynę. Dobra, a więc wiadomo, że to jest przód. Inaczej się nie da. Nawet jak to się tu obraca, to będzie do góry nogami. Czyli dobra. To jest przód, to jest tył. Mamy tutaj te rolki i tu dwie rolki. Więcej nam nie potrzeba. Musimy wsunąć do maszyny. Tak? Bo tu mamy luźne jeszcze. I co? I jeszcze możemy to wykorzystać. Jest z jednej, jest z drugiej strony. Tak? Jest. I sobie teraz to oprę znowu. O! Czyli wsuwam. Wsuwam. I mamy teraz w takiej pozycji. I mamy te rolki z tyłu. Chcemy je zobaczyć? Czy są? Na pewno są, tak? Dobrze. Dobrze, to już wiecie, o co chodzi. I z drugiej strony to samo.
Słuchajcie, mamy wszystkie piny i już wypadły na dole. Dobrze. Czyli... Dobrze. Wsunęliśmy tu. Wsunęliśmy to, jeżeli już przez ten rolki są. Widzieliście. No i co? Teraz próbowałem przed chwilą, jak widzieliście, tak? To jest kiepski sposób, wypada mi tutaj i tak dalej, dlatego jak już to jest na miejscu, to wsuniemy tą resztę, a te piny później. O. A dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli to sobie tutaj zamontuję, będzie w środku, to musimy przekręcić na bok, aby nam te małe piny, te wałeczki nie wypadały i będziemy mogli zamknąć. A więc teraz mamy w środku i teraz będę chciał to włożyć tu, tak? Dobra. Aż nam dojdzie do tych linii. Dobra, ja to muszę ustawić. No i teraz, jak już mam tam włożone, to ja chcę tutaj sobie to ustawić. Linię mam, dziurki mam. Może sobie nawet te środki wyciągnę. Bo już mi tutaj podnieśli ciśnienie i tak. Jak będziemy mieli jedno w środku i drugie, to to już nam nie wypadnie, tak? Dobrze. Jest, ciut i poszło. A więc podnoszę maszynkę. Już patrzyłem, zobaczcie, wszystko jest ściśnięte i zobaczcie ile, o ile się mylą w fabryce, tak? To jest, moi drodzy, dziury ponad centymetr. Ja sobie teraz tu nakrętki nakręcę. I tutaj regulacja teraz w prawo czy w lewo może nastąpić. Jeśli chcę, ja już wiem, że mam w miarę wyregulowane. I co robimy? Teraz skręcamy resztę tych nasze łożyska, tak? I teraz co? Żeby nam było łatwiej, musimy maszynkę obrócić na bok. Najlepiej to by było tak. Ok, obracamy na bok, coś podłożę. Maszynka jest gotowa do dokręcenia, ale tutaj wkręcamy to. Podkładamy papier. Papier underneath. I co? I wkładamy te piny, które wcześniej nie mogłem włożyć. O! A więc zaraz tutaj jest. Czy amator naprawił? Jest, tak? Tutaj i mi teraz nie wypadnie. Pin numer 2. I to. Jest. Teraz powtarzamy wszystko i jest maszyna na boku, także nam nie wypadnie. Ok. Trzy. Cztery. I to są całe wasze łożyska. Także jak się coś wam kiedyś wyrobi, to sobie już kupcie chyba to, albo po prostu trzeba docisnąć. A żeby docisnąć, to trzeba będzie to spiłować troszkę, no i dacie radę, no. Wiecie, o co chodzi, żeby tą płaszczyznę taką spiłować, bez tego zostawić te piny naokoło. Tutaj są takie plasticzki. I co teraz? Teraz mamy tutaj, tak? Także tutaj już są. O, pisze walne, to zrobimy tak, żeby pisało prosto, czyli ten może iść tu, albo ten. Co to za różnica, prawda? W każdym razie mamy to i nam to nie wypadnie. I nakładamy. Nakładamy. To wszystko jest, nie ma się co bać. I wiecie, nie wiem jaki to jest numer, ale jakaś tam, powiedzmy, czwóreczka, nie wiem co to jest. W każdym razie wkładamy i skręcamy. I nic nam nie powinno tutaj brakować, zaraz zrobię drugą stronę. Także jakieś kity, że to są łożyska czy coś, to są kity. Jest nieważne, że tam kitujecie. Ważne, żeby to było zrobione tak, bo jeżeli się obraca na wałkach, to nie ma problemu. Ale jeżeli kuźwa robicie taką hałę tutaj z wymierzeniem prostym i to ma takie duże znaczenie, że jeżeli tu jest wyżej, tak, a tutaj jest niżej, bo żeście kuźwa źle dziury nawiercili, no to kurde, potem ta maszynka
idzie równo, potem idzie pod kątem cały czas, tak? A to wszystko potem się odbije na kaflu i na waszej robocie. Dobra. Jest. Obracamy na drugą stronę. Jest, jest druga strona. Jesteśmy z drugiej strony teraz. Jeden jest. I od razu wiemy, ile tu jest luzu, czy jest, czy nie ma. Jak oni to tam nowe jest, to nie powinno być za dużo, nie? O, ale wiecie, to nie są żadne łożyska, no nie? Taki plastik się wyrobi, jak to będzie chodzić, tak? I tutaj będziecie mieli coraz większe luzy. No i ja też. Ale ja kupiłem tą maszynkę po to, żeby zobaczyć tutaj, jak się w ogóle tnie taki, z takimi, czy rzeczywiście jest różnica z takimi szynami. I jest, bo ja sobie w Sigmie, tylko mi się nie podoba to, że tego nie widać. No, no i co, mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzymy, czy tu są te dwa wałki. Ja ich nie będę wyciągał nawet, po prostu wałki. Czy robimy tak, czy do góry nogami robimy tak. Wchodzi. Śrubki. Ja to przykręcę. I będę mógł tutaj skręcić i wtedy wyregulować. Dobra. A więc jesteśmy po, jakby to powiedzieć, regulacji. Tak? Po przeróbce w ogóle własnej roboty, czyli ile trzeba było wywiercić i na boki. I teraz tak, jak ja to sprawdziłem, położyłem sobie tutaj i od tego kątownika mierzę jedną odległość, tutaj sprawdzam na końcu drugą i teraz wiem, że mam taką samą odległość, tak, oczywiście przesunąłem tutaj, nie wiem jak to pokazać, i co, włączę ten, i co, widać, że tutaj jest, teraz jest dopiero na środku, tak powinno być, fabrycznie, tak? Ale co daje ten kątownik, jak on tutaj w ogóle nie wystaje, tak? To albo to przeróbcie, ja na razie mam to gdzieś, ja zrobię jeszcze jeden test teraz, wiem, że jest na tej samej wysokości, zobaczymy jak tnie. Dobra, na razie sobie zrobię tak, zobaczę, czy tu jakąś różnicę. No i co? Podnosi się do góry kafel, tak? Tak powinien się podnosić, kurwa, jebane ciule w tej fabryce? Kurwa, mózg... Że jesteście, kurwa, tam niedopierdoleni w tej... Ja pierdolę. Ale kuźwa, teraz jak pęknie, to widzicie, jest, tak? Dobra. Takie. Mi się już tam nie chce całego paska ciąć, ale mogę jeden uciąć jeszcze. W całości, nie? No bo tak to wiadomo, że nie ma się co. Ja tutaj w ogóle to muszę obniżyć, ja wiem. Ja wiem, że wy mówicie, że ten punkt łamania jest... Dobra, jeden po całości, żeby było wiadomo, że koniec zabawy. Tyle roboty. A więc, gąbka. Kafel. A, więcej gąbki. Okej. Okay. Ja wam coś doradzę. Takie macie? W fabryce macie takie? To sprzedajcie osobno od jajek, sobie kupcie na targu, dobra, za złotówkę. I to może być... A, jest bajer? Jak już nie możecie nic innego zrobić. Dzięki, Mario. I nie jadę tutaj na samym końcu, bo wiem, że się kruszy. Trzeba cofnąć, wiecie? Cofnijcie sobie do tyłu. Dobra, akcja.
cofnąłem i co, bo u kumpla się tutaj kruszyło, tak? Jest? Jest różnica? No, już. Ten kąt już jest mniejszy, bo podejrzewam, że jest trochę niżej, jeszcze jest niżej, widzicie? Ale jak on będzie cięty, jak on będzie cięty po prostu po płaskości, tak? No i dobrze, żeby to była jakaś właśnie gąbka, jakiś miękki materiał, bo w momencie łamania on musi iść troszkę w dół, nie? Ale jeżeli tnie już teraz takie, wiecie, najważniejsze to pół na pół, to nie będzie pokazywało, to nie ma sensu. Jeżeli utnie teraz te 3 cm z takiego paska, to tnie. Widzicie, ile szyny dają? Sami moglibyście skonstruować taką. Ja zasadę, no. Dobra, walmy, postarajcie się. Na serio, bo się wiecie, dzisiaj, bo straciłem cały dzień, najpierw, żeby ochłonąć, że takie buble w ogóle przechodzą. Znalazłem wszystkie wasze błędy. I ten rodzaj, widzicie? MGPEU. To jest skrót Mega Płacz. Mega Płacz 600. Musicie przerobić te dziury, kątowniki i tak dalej, jak mówiłem. A wy, jak kupujecie, to wiecie, jak to, jak rozbierzecie, jak to poskładać potem, no nie? Bo różnie to może być. Teraz już jestem, obniżyłem sobie to. Cofam trochę. Już jesteśmy po regulacji. Nacięcie jest dobre. Tutaj mam pod kafem, żeby był poziom. Bo inaczej nie utniecie, tak? Zrobiłem sobie taką szmatkę. To wstyd, żeby z takim czymś na robocie chodzić. Wstyd. Ale tnie. Teraz jeszcze na koniec wyregulowałem sobie to kółeczko, żeby ładnie szło tutaj. Wiecie. Tak? Ja wam pokażę. O, z tej strony wam pokażę. Dobra, obrócę trochę do góry nogami. Tak, żeby mniej więcej było po opuszczeniu. No i wtedy on się pod takim kątem. No, pod takim kątem teraz jest i tnie. I co? Teraz zrobimy tak, włączymy lampę i wam pokażę. Czy wy widzicie teraz, że teraz idzie przez środek kątownika i jedziemy do przodu i popatrzymy sobie tu. Jest na środku kątownika? Jest, tak? Dobra, i teraz o co chodzi? Tak jak widzieliście, jeżeli przyjedziecie do sklepu i zobaczycie, że to nie przechodzi przez środek tego kątownika, to już wiadomo, czego możecie się spodziewać. A wam, w waszej firmie, jak to oglądacie, prędzej czy później chyba zobaczycie, to wam powiem tak, żeby u góry ten kątownik, tak, żeby u góry ten kątownik wsunąć do przodu, tutaj, żeby ten kątownik poszedł do przodu, to on będzie tutaj dotykał tego plastika, więc musicie kawałek z niego wyciąć. Najlepszy byłby tełownik, a nie kątownik i to jeszcze, czyli tu trzeba by wyciąć, a najlepszy byłby tełownik, tu i tu, z takiego czegoś. W każdym razie musi wychodzić kilka centymetrów, 5 cm więcej spokojnie może wychodzić, byle tutaj nie dotyka. Czyli może się kończyć gdzieś 2 cm przed i tam musi iść do przodu. Tak? I wtedy to będzie miało ręce i nogi. A więc jaka krąży opinia o tej maszynce? A więc taka, że po kilkudziesięciu cięciach pojawiają się luzy, nawet dochodzą do 3 mm. Niektórzy pisali i tak dalej. A więc co jest tego przyczyną? Już wam mówię, przyczyną jest nic innego jak po prostu ten cały, ta cała obudowa plastikowa, tak? Ponieważ piszecie, że są tutaj zastosowane łożyska, których w ogóle nie ma,
Czy te łożyska by coś zmieniły, gdyby naprawdę były? Powiem wam, że niewiele, albo i nic, dlatego że obudowa jest plastikowa. Może byłoby lepiej. W każdym razie te wałki, walce, są wystarczająco dobre. Na czym polega problem? We wszystkich waszych maszynkach to jest plastik. I teraz tak, jeżeli łamiemy kafel i uderzamy, prawda, to to automatycznie podbija się do góry. Tak? I wtedy te piny, które tam są, one po prostu uderzają tak samo w szynę, tak? Bo to wszystko wtedy pracuje. I z czasem, czym więcej uderzeń, tym ten plastik się po prostu wgina, wgina i wgina. I co? Wiadomo, że człowiek nie robi łazienek codziennie, taki jak ja. Nie tnie kafli, bo tam trzeba i wiadomo, jak to jest. Ale problem polega na tym, że prędzej czy później to się wyrobi. I to się wyrabia. I we wszystkich waszych maszynkach się wyrabia. I wszystkie wasze maszynki są przeznaczone, powiedzmy, do 50 cięć. Tak? I potem możemy sobie kupić nową, aby nasze cięcia były dalej, powiedzmy, jakieś w miarę precyzyjne. I teraz jak temu zaradzić? Bardzo prosta rzecz, o czym pewnie nie pomyśleliście. Aby wydłużyć żywotność tych maszynek, wystarczy po prostu te plastikowe elementy, które są naokoło, odlać z metalu. Ja wiem, macie formy, odlewacie to z plastiku, odlejcie to z metalu, dacie tam te swoje wałki, trochę smaru i żywotność takiej maszynki wydłuży się, powiedzmy, nie do roku, tylko wydłuży się do lat kilku. A jeżeli się wydłuży do lat kilku, to wtedy już jest to maszynka, która będzie miała i większe uznanie, prawda? I co, diabeł tam tkwi w szczegółach, tak? A więc plastik się wyrabia. Już nie mówię, że ten plastik też mógłby być zamieniony na odlew metalowy. Przede wszystkim, co tutaj należy poprawić? Jeżeli myślicie o tym, żeby na tym rynku czymś zabłysnąć, no to na dłuższą metę, żeby wyrobić sobie dobrą opinię u kaflarzy, to niestety odlew metalowy, te części, gdzie macie te łożyska, tak? Wasze. To by wystarczyło. Co jeszcze jest konieczne? Konieczne jest to, żeby ten cały kątownik, ok, był dłuższy, tak? Jak kupujecie tą maszynkę w sklepie, zobaczycie, że nie jest prosto i tam zobaczycie sobie od spodu, tam nie ma możliwości żadnej regulacji, zmierzcie sobie tą wysokość, tak? Zmierzcie sobie tą wysokość od tego do kafla, czy sobie coś połóżcie od tego do kątownika. Jak zobaczycie, że jest tutaj 4, a tu 4,5 cm, to nawet nie bierzcie. A chyba, że chcecie się męczyć tak jak ja, ok? No, ja nie jestem taki, żebym tam leciał do sklepu i oddawał, bo mi maszynka jest potrzebna, tak? A wy w tej waszej fabryce może nawet nie wiecie o tym, jak to wygląda od strony konsumenta, no nie? Bo tam macie jakieś plany, wiecie. Przede wszystkim, żeby było lepiej, to musicie powiedzieć zdzichowi, który spawa, żeby przestał pić. Bo jak zdzichu nie pije, to podejrzewam, że nawet nie trzeba regulować. No. Oczywiście wymyśliłem sobie zdzicha i tak dalej. I teraz następna rzecz. Następną rzeczą, o której trzeba pomyśleć rzeczywiście, to ten kafel musi być w poziomie. No przecież jak ten kafel leży, ja tutaj go, widzicie, sobie zrobiłem podpórkę. No wobec tego jakby to wyglądało, co ja to mam w ręce trzymać jednej i tutaj narysować i tak dalej. Przecież to jest jakiś kuźwa żart. A więc jeden metal, który idzie w bok i nie wiem, na końcu jak jest zagięte, wiadomo, że ten metal, że ten kafel, który waży tam kilka kilogramów, po oparciu kupcie sobie kafel, załóżcie ten metal, zróbcie na końcu, na tym zagięciu tego metalu, dokręćcie sprężynę, która po położeniu kafla będzie, wiecie, w poziomie. Tak? Po położeniu kafla, czyli przed położeniem będzie wyżej. Tak? Wymyślcie to w taki czy w inny sposób, bo widziałem, że w tej innej maszynce macie już tam sprężynę, już zaraz przy kręceniu i jestem ciekawy, bo nie sprawdzałem tamtej maszynki, czy jak się położy, tak? Czy ona utrzyma ten kafel w poziomie, czy nie, bo jeżeli nie, to trzeba coś podłożyć. I teraz jest tak, jeżeli ktoś podłoży coś twardego, okay, to w momencie łamania tego kafla
ten kafel się tutaj nie będzie poddawał, wyginał i kafel może pęknąć nie tak jak trzeba. Inne siły działają, one muszą być po prostu w miarę równomiernie rozłożone. A więc to jest ważne, żeby na końcu, jeżeli ten metal będzie zagięty, on będzie tam miał swoje 2 cm, a sprężyna będzie miała 5 i po położeniu kafla, prawda, dojdziemy do poziomu, no to wtedy w momencie łamania nie trzeba odsuwać tego metalu, nie trzeba się, prawda, męczyć. To jest ważne, dlatego dla kaflarza to jest ważne. I to, a więc na końcu metalu sprężyna czy cokolwiek, kafel musi być w poziomie, ok? I po dociśnięciu on może iść w dół. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to, jak tego nie ma, to jest frustrujące. Ja muszę sobie tutaj dokładać takie rzeczy i kombinować. Nie wiem, zróbcie gumki silikonowe, ping-pongowe jakieś i po prostu wrzućcie do paczki, nie? Bo to jakieś płaskie oczywiście. O, przytnijcie na dwa i będzie, nie? Może jakieś silikony wymyślcie, cokolwiek, czy ten metal ze sprężyną. Ten metal ze sprężyną byłby najlepszy. Kątownik musi być dłuższy i przede wszystkim maszyna na te musi być wyregulowana już w fabryce, jak widzicie, dlatego że sprzedajecie buble, ok, a niewiele trzeba, czyli tak, kumpel zdzicha, który wierci dziury, ok, musi wiedzieć, gdzie je wywiercić, a żeby wiedzieć, gdzie je wywiercić, to trzeba tą maszynkę najpierw skręcić, ustawić te wszystkie plastiki pod kątem prostym, tak, założyć te szyny, I wtedy zaznaczyć dziury, no nie? No, macie tam swoje matryce, macie swoje wzory, żeby to tam jakoś szło w miarę taśmowo, bo jak raz zrobicie źle, to taśmowo każda jedna sztuka sprzedana jest źle i tak wygląda. Ja sprawdziłem dwie maszynki, jednak była już 5 mm, ta była tylko 3 mm, ale to nie ma znaczenia, bo wiercić, prawda, i wycinać otwory musiałem i tak, i tak. No i co jeszcze? No taka jedna ciekawostka, jak już to pokrętło jest, aha, jakby to, i mówię, że jeżeli ta rączka byłaby dłuższa, no nie wiem, no nie mówię, może o połowę, to można będzie wtedy po prostu uderzyć w ten kafel delikatniej, ale on pęknie, tak? Albo ciut mocniej. Czym krótsza, tym mocniej trzeba uderzać i szybciej się zużywa ten cały plastik, a więc jak już chcecie zakombinować, nie wiem, czy wam zależy w ogóle na jakimś dobrym imieniu firmy, bo tu widzę, że Walmer, wzór wspólnotowy, zastrzeżony, oryginalny produkt polski, no to bym tylko zmienił na ten produkt na bubel, jak na razie, bo jak jest wyregulowane, to jest ok. Czyli niewiele potrzeba do tego. No i co? Problem jest tutaj jakiś kuźwa magnesik wymyślić, czy coś takiego, no może dla niektórych jest, ale takie szczegóły po prostu przykuwają uwagę kogoś, kto tnie, kto robi kafle, tak? Wiadomo, że to musi być albo na podłodze, albo na stoliku. Nie ma czegoś takiego, że się tnie kafel i trzyma się ręką, bo wam się nie chce zrobić jakiegoś metalu. I to jest duży minus. I teraz tak, jeśli chodzi o ten kątownik, on będzie tam dłuższy, tak? Czyli musicie wyciąć troszeczkę, żeby plastik nie docinało. Chodzi tylko o to, tak? Jak tam wytniecie ten kawałek, tu to wytniecie, to on się wtedy będzie mógł przesunąć więcej, tak? Z drugiej strony. I jak tu będzie dłuższy, to będzie wszystko już ok. No i tyle. Metale powiedziałem. Aha, jeśli chodzi o ten cały tutaj biały, to wiecie co? To jest taki pic na wodę pod fotomontaż, dlatego że żeby tutaj normalnie ciąć kafla, to ja wam pokażę, jak wy na maszynce sobie chcecie, wiecie, położyć. Przykładowo, ja chcę go, no, to już pomimo tego, że lata, to już jest katastrofa, ale tutaj z przodu ten plastik nawet nie jest na tyle stabilny, że on się rusza. Żeby tutaj po prostu ufać tej rączce, widzicie, on chodzi w lewo, w prawo, on chodzi, tak, bo on jest, to jest odlew krótki, może on jest po prostu, wiecie, pół milimetra czy gdzieś dotyka. I po prostu są ruchy na kaflu. Nie można temu ufać, że jak ja tam sobie mierzę 4,5, to ja mam tutaj 4,5. Nie. Będzie 4,7 albo 5 albo 4, bo jest długi kafel, tak? Dlatego, jeżeli chcemy ufać jakiemukolwiek oparciu, to musi być długi bar. Dlatego na przykład Sigma ma długi ten bar, że jak już się dociśnie do tej poprzeczki, do tego bara, tak? Do tej linijki metalowej, czy jakby to tam nazwać, to wtedy wiemy, że jest płasko i możemy sobie wtedy tamto już wyregulować i dokręcić, prawda? Zaznaczyć sobie tutaj
5 cm, zaznaczyć na kaflu 5 i dojść do tego punktu przy dotknięciu po prostu tym nożykiem. Tak sobie można wyrobić. Tu po prostu nie ma takiej możliwości. I to jest taki pic w sumie na wodę fotomontaż. To jest tylko po prostu takie oparcie. Nie można temu ufać, obojętnie jakie by to nie było firmy, czy to po prostu tylko dlatego, że jest krótkie. Tak? I zawsze jak się oprze, pół milimetra się ruszy, to na końcu jest 2 albo 3. No i co? I jak już to wszystko poprawicie, to powiem wam, że wtedy będzie dobrze i najmniej istotną rzeczą, która teraz jest, to to, że sprzedajecie w 2 kolorach. Można kupić w czerwonym i można kupić w żółtym. Tak? Jakie to kuźwa jest ważne, naprawdę, to człowiek siedzi przez 2 dni i się zastanawia, jaki kurwa kupić kolor. No, jaki kolor? A tak naprawdę najważniejsze dla kaflarza jest ta linia. Linia, która musi być kątownik, który powinien być nie kątownik, tylko teownik, jest półokrągły. Większa jeszcze siła jest, jak on byłby po prostu taki stożkowy na końcu prawie. To zamiast na końcu tam te 2 mm czy 3 mm kątownika jest prawie ostry jak nóż i ta siła jeszcze by spowodowała to, że trzeba uderzyć od góry, jak już nie chcecie zmieniać plastików, no nie na metale. Nie, to już wam tak podpowiadam, żebyście po prostu kombinowali po najmniejszej linii oporu, ale żebyście w końcu mieli lepszą opinię, bo na razie to głowa boli, ale szyny robią swoje. No i już wam podpowiem, że ten wzór, no nie, tak jak mówiłem na początku, tutaj okrągły poprawia widoczność. Tutaj, jak się jedziemy prawie na płasko. I to jest dobry pomysł. I ja bym to zastosował we wszystkich maszynkach. Nie wiem, jaki tam rozstaw macie, większy czy mniejszy, ale po prostu ten shape, ten taki kształt, sorry, że mówię po angielsku. O, a jeszcze przy okazji chciałem wam powiedzieć, że tam u was to kosztuje tam, nie wiem, czy 200, 300 zł, czy 400, nie wiem, ta maszynka w Polsce. Ja ją kupiłem tutaj na eBayu, to znaczy na eBayu była cena, a ja ją kupiłem tą za 126 funtów, czyli 2 razy drożej niż w Polsce. Oczywiście jeden dzień przeróbek, to teraz wisicie mi jedną maszynkę i tak, nie? Za mój poświęcony czas. Ale ogólnie wam powiem, pomysł jest bardzo dobry, szyny działają, prawda? 2 małe szyny są wystarczające, grubszych nie trzeba na pewno, ponieważ te 2 po złożeniu, tak jakby w jedną to byłaby około centymetra szeroka i 5 wysoka, to jest maks, także siła jest rozłożona na 2 szyny i więcej nie trzeba. Jedyna rzecz to tak, kątowniki, metale i jeżeli chcecie myśleć o przyszłości, to niestety, ale te plastiki trzeba zamienić na odlew. I przy uderzeniach nie będą się tak wyrabiały te urządzenia i one przetrwają kilka ładnych lat i ludzie będą zadowoleni. Ja jestem zadowolony z tego, że przecinam sobie taki pasek i ta maszynka się, można powiedzieć, nie męczy. Jeszcze, a już wiem, że się wyrabia, tak? I to jest największy ból. Także szczęście nie potrwa długo. Niestety. Ale co można zrobić? Można przyjechać do was, nie? I powiedzieć, zapytać, czy po prostu te plastiki, czy te mechanizmy sprzedajecie osobno, nie? Może wtedy. Dobra. Ja wam powiem, że ja jestem zadowolony teraz z tego, że przetnę, uderzę i łamię tak jak chcę, nic mi nie odpryskuje. A przyszłość albo renoma to już zależy od was. Kiedy to się zmieni? To się zmieni tylko wtedy, panowie i panie, kiedy zobaczycie, że te plastiki zostały zamienione na metal. Wtedy, jak to zrobicie, już nie mówię o tych kątownikach i tym, w każdym modelu musi być ten metal, wtedy możecie zmienić nawet kolor na niebieski, tak? Bo wiadomo, że to już będzie polska Sigma. A Sigmy włoskie są jedne z najlepszych tam, powiedzmy, na świecie, tak? Także i bardzo popularne. Ale mają bar na środku, nie? A tu masz bar po 2 stronach i fajnie widać. I mi się to podoba. To jest plus, nie? Także pomyślcie, panowie. Fajnie, żeście oglądali to wideo. Może żeście się coś nauczyli. Jeszcze jest jeden taki bajer. Ludzie stosują takie nakładki albo do zmiany tutaj.
Także jeżeli ktoś na przykład nie chce ciąć 3 czy 4 cm, tylko 2, to może sobie to odkręcić i po prostu wsunąć taki wąski, prawda? Żeby wtedy uderzyć i przeciąć malutki tam pasek. To jest tylko taki szczegół, no nie? No, już tyle od was tam nie próbuję wymagać, bo po tym co widziałem tutaj, ze serce mnie boli. Jak je przekręcę, to przez was. No i tyle. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli będziecie mieli problem, nie? W tej fabryce, to zadzwońcie do mnie. Ja przyjadę. Przyjadę, ja wam pomogę. Każda jedna sztuka będzie tak wyregulowana, że jak człowiek weźmie ze sklepu i będzie pieczątka Creative Mario, to znaczy, że jak później bierze i tnie od razu, z zamkniętymi oczami. Od punktu do punktu. No. Dobra. Trzymajcie się. To na tyle. No. I więcej. Subskrybujcie. Subskrybujcie. To będę się bardziej produkował. No i trzymajcie się cieplutko.